zrodził się dzięki inicjatywie pani wójt, to od razu muszę podkreślić. Chcieliśmy wykorzystać partnerstwo, jakie zostało nawiązane między gminą Zarszyn a miastem Borysław. Kiedy pojawił się konkurs grantowy na możliwość wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej, wpadliśmy na taki pomysł, że może faktycznie weźmiemy w tym udział. I projekt doszło dzięki zawarciu umowy w lipcu tego roku z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji, która zarządza Polsko-Ukraińską Radą Wymiany Młodzieży. Gmina Zarszyn uzyskała wsparcie finansowe 50 171 zł i 57 groszy. Była to dotacja właśnie z Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży i dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki. W jakiś sposób zacieśnić naszą współpracę, którą mamy z naszym miastem partnerskim na Ukrainie, Borysławie. Ostatnio również końcem tamtego roku odświeżyliśmy nasze porozumienie, które było zawarte już kilka lat temu. I więc zrodził się pomysł, żeby jakąś tą współpracę przekuć bardziej na czyny, z racji też tego, że powstała u nas Młodzieżowa Rada Gminy, postawiliśmy właśnie na wymianę młodzieży. Są takie przemyślenia przede wszystkim, że zdecydowanie za krótko ten projekt trwał, żeby pokazać młodzieży ukraińskiej wszystko, co jest tutaj u nas w gminie i w gminach sąsiednich. Bardzo się cieszę, że był poruszony właśnie wątek łączącej nas wspólnej historii. Poznaliśmy wszystkie miejsca, które wiązały się z naszą wspólną historią. Cieszę się również, że nasza młodzież z Młodzieżowej Rady Gminy i ze Szkoły Podstawowej w Zarszynie nie mogła się w ten projekt tak aktywnie włączyć. Bardzo duże obawy, ponieważ wniosek złożyliśmy początkiem lutego i wyniki otrzymaliśmy już po 24 lutego, więc była bardzo duża obawa co do tego, czy grantodawca zgodzi się realizować ten projekt, więc bardzo się cieszymy, że taka zgoda była i z naszej strony, ze strony naszych władz i ze strony rządu ukraińskiego, że pozwolono nam kontynuować ten projekt. Myślę, że było warto. Mogliśmy poznać nowe osoby, z którymi do tej pory utrzymujemy kontakt. Miło wspominamy wycieczkę do Krakowa, podczas której najbardziej się zintegrowaliśmy. Mogliśmy poznać trochę ukraińskiej kultury, jakim był na przykład pokaz tańca ukraińskiego. Poznaliśmy też parę nowych słów w języku ukraińskim i uważam, że było warto. Podobało nam się też, gdy integrowaliśmy się na wycieczce właśnie w Krakowie, ale też na przykład fajne było to, że uczyli się z nami poloneza, czyli naszego polskiego tańca, który później wszyscy tańczyliśmy razem w Zarszynie. Ja też nie mam nic więcej do dodania. Czy chcielibyście powtórzyć, czy chcielibyście uczestniczyć jeszcze raz w takim wydarzeniu? No myślę, że jeśli mielibyśmy okazję, no to na pewno. Co je
jeszcze chcielibyście pokazać swoim ukraińskim przyjaciołom? Myślę, że jest wiele takich rzeczy, ponieważ no, mieliśmy mało czasu, a było wiele atrakcji do zwiedzenia, przez co nie zdążyliśmy na pewno wszystkiego im pokazać i gdybyśmy mieli okazję jeszcze raz się spotkać, to na pewno moglibyśmy pokazać im jeszcze wiele ciekawych miejsc. Podsumowując ten cały wyjazd, no, myślę, że było warto. Było warto, no i zapraszamy ponownie osoby z Ukrainy, żeby do nas przyjechały i jeszcze więcej zwiedziły naszych pięknych terenów. Co was najbardziej zaskoczyło w Polsce? Dobra, po kolei, prawda? Dlaczego? Dlatego, że tam dużo miejsc, które możemy zwiedzać, pobaczyć, czegoś się nauczyć. Okej, okay, super. Jeszcze na Gruby? Bobrówka, dlatego że ona ma taki przemysł naftowy i jest podobna do Wrocławia i temu mi to bardzo się spodobało. A także Kraków. To jest wspaniałe miasto. Zgadza się. Fantastyczna jestem. No bo też możesz powiedzieć, co ci się najbardziej podobało na przykład w ciągu ostatnich dni. No to najbardziej mi się podobał Kraków, bo jeżdżę do Krakowa co roku i bardzo lubię Kraków. Masz jakąś ulubioną atrakcję z tego miasta? Chyba Smoka. Smoglovers. Super. Tutaj koleżanka? Mnie tak samo najbardziej spodobał się Kraków, bo to jest miasto historyczne, dużo wspaniałej architektury i legend. Super. Mi też bardzo spodobał się Kraków. Tam mnogo miejsca. Bardzo ładnie. Co było najfajniejsze? Największą radość nam sprawiło? No nie wiem, podobało mi się spacerować, po prostu oglądać architekturę. Ona fantastyczna. A twoim zdaniem polska architektura bardzo różni się od tej spotykanej na Ukrainie? No trochę się różni, no ale jest piękna. A jakie widzicie podobieństwa, a jakie różnice pomiędzy Polską a Ukrainą? Takie najbardziej widoczne, co wam się tak rzuciło w oczy? Czy nie widzicie takich różnic za bardzo? Architektura najbardziej? Architektura bardzo się lubi. A bardziej wam się podoba ta polska czy ukraińska? Obie są ładne. Dobrze, dobrze. Dobra odpowiedź. Ktoś jeszcze chce dodać do tego pytania? Bardzo spodobał mi się zamek w Aleksji. Tak, tak. Wielka część historii Polski, prawda? Tak. A uczycie się dużo historii Polski w swojej szkole? Czy ukraińskiej, czy tej polskiej weekendowej? Polskiej szkole. I okej. Okay. Tak, Polski. I lubicie chodzić, raczej lubiłyście chodzić do tej polskiej szkoły, bo chyba już kończycie. Nie? Tak, lubiłyście? Nawet pomimo tego, że trzeba było poświęcać wolny czas? Tak. To było ciekawe, po prostu. Jeszcze były u nas lekcje literatury, to także oglądaliśmy różne filmiki. Też mi to bardzo się podobało. Pani Maria starała się, że tam mogli zobaczyć i nauczyć. Co wam się najbardziej podobało z tych ostatnich trzech dni wymiany? Kraków. Tak, a w szczególności Wawel. Świetnie. Dlaczego? Podobało mi się chodzenie i oglądanie tych wszystkich obrazów. Co wam się najbardziej podobało? Kraków. Tak, wspaniałe. Dobrze. Także ekskursja na pierwszym. Bardzo ciekawe. A w Krakowie co wam się najbardziej spodobało? Która atrakcja przyciągnęła waszą największą uwagę? No, kiedy my byli na Wawelu. To bardzo ciekawe, bo tam nigdy jeszcze nie było. Co wam się nie do końca podobało? Co chcielibyście odmienić? To, że mieliśmy mało integracji z młodzieżą z Ukrainy. A co zmienilibyście, jeżeli chodzi o przebieg tych poprzednich dni? Co wam się nie do końca podobało? Bardzo mało czasu. I dużo ruchu. Bardzo dużo ruchu. I to wszystko. Mało relaksu. Dzień dobry, mam na imię Anastasia, jestem z Ukrainy. Uczestniczyłam w tym roku w projekcie wymiany młodzieży Historia i Społeczność, więc nas łączy niż dzieli. No, chciałabym zrobić takie podsumowanie tego czasu. Byliśmy w Polsce w sierpniu, to był bardzo ciekawy czas. Byliśmy w dużo miejscach, najbardziej nam się spodobał Kraków. No, to jest druga stolica Polski, to jest zrozumiała rzecz, że no, historyczne miasto, duże. Spodobał nam się tak samo Kraków.
z Wawelem. Zobaczyłam Kościół Mariacki, zawsze marzyłam go zobaczyć. Jeszcze bardzo spodobał mi się kopiec Kościuszki. To było bardzo ciekawe. Jeszcze byliśmy w takim mieście, które bardzo podobne do naszego Borosławia, dlatego że nasze miasto jest takie, jest związane z przemysłem naftowym i było bardzo ciekawe zobaczyć te szyby naftowe, te mechanizmy, te maszyny, żeby dostać tą ropę na zewnątrz, żeby przerobić jej. To było bardzo ciekawe. Byliśmy w Zarszynie, zobaczyliśmy nowy wóz strażacki, oglądałyśmy taki, jak pracuje Ciekawka konna. Zobaczyliśmy szkołę w Zarszynie, bibliotekę, zapoznaliśmy z dużo dziećmi, ludzi. To było bardzo miło. Komunikowałyśmy i z dziećmi z Polski. No po prostu u nas my możemy tylko komunikować w szkole, polskiej szkole z nauczycielami. A tutaj trzeba było po prostu rozmawiać z dziećmi, nauczycielami i innymi ludźmi. I po prostu trzeba było coś mówić. Nie można było krępować, dlatego że coś trzeba było powiedzieć. No i to była bardzo fajna możliwość. Tak samo tańczyliśmy poloneza, belgijkę. Uczyliśmy razem takich nowych jakichś tradycji Polski. Lepiliśmy razem pierogi. No to było bardzo ciekawe. Bardzo ciekawa możliwość. Bardzo dziękuję wszystkim, kto umożliwił nasz taki wyjazd, naszą wycieczkę. Nam bardzo się wszystko spodobało. Dziękuję bardzo.